Hej, przychodzę dzisiaj do Was z tematem neurodynamiki. Co możemy zrobić, jeśli podejrzewamy u pacjenta dolegliwości bólowe z obwodowego układu nerwowego? Weźmy dla przykładu test SLR dla nerwu kulszowego. Wykonujemy go w taki sposób. I pacjent zgłasza nam, że dolegliwości bólowe pojawiają się z tyłu uda, pod kolanem, na łydce lub na palcach u stopy. Możemy poprosić o wykonanie ruchu z dala od dolegliwości bólowych, na przykład możemy poprosić o zgięcie głowy, ok, lub pociągnięcie palców na siebie. Jeśli któryś z tych ruchów nasila nasze dolegliwości bólowe, możemy podejrzewać właśnie obwodowy układ nerwowy jest sprawcą tego problemu. Mimo wszystko musimy przeanalizować wszystkie czynniki, żeby potwierdzić naszą diagnozę.